Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Powracamy do omówienia polskich rankingów. Dzisiaj zabierzemy się za ranking wagi średniej. Przypomnę tutaj wszystkim nowym widzom, że układając ten ranking, brałem pod uwagę tak naprawdę wszystko: ilość wygranych, jakość przeciwników, styl, w jaki dany zawodnik toczył i wygrywał walkę i co najważniejsze, czy był zawodnikiem aktywnym, bo też nie można dać tutaj do tego rankingu kogoś, kto od 2 czy 3 lat nie walczył. Nie przedłużając, lecimy z tematem. Na 15 miejscu zasiada obecny mistrz organizacji PLMMA, Karol Linalinowski, promujący się rekordem 6 wygranych, 2 przegranych. Karol to wychowanek Pawła Nastuli, który głównie jest widywany na galach PLMMA, gdzie wywalczył sobie pozycję pretendenta, a następnie zdobył pas tej organizacji na gali PLMMA 78 w walce przeciwko Adamowi Biegańskiemu. Linowski dla federacji PLMMA stoczył 9 pojedynków, z czego 7 zawodowych, z których aż 6 wygrał. Miał też okazję zmierzenia się z Krystianem Bielskim, z którym przegrał po bardzo bliskiej decyzji. Karola Linowskiego mamy okazję oglądać raz na jakiś czas, ale zasługuje na to, aby go wyróżnić i umieścić w tym rankingu. 14 miejsce to zawodnik klubu Legion Team Tarnów oraz sparring partner Andrzeja Grzybyka, Grzegorz Siwy, promujący się rekordem 13 wygranych, 5 przegranych. Grzegorz to aktualnie towar eksportowy, który ostatnich 7 walk stoczył poza granicami naszego kraju. Najczęściej był widywany na galach w Rosji, Słowacji, Czechach bądź Serbii. W ostatnim czasie walczy ze zmiennym dla siebie szczęściem, ale walczy też z bardzo mocnymi zawodnikami, daje twarde walki, jak choćby z Mahmutem Muradowem, który obecnie zasila szeregi federacji UFC. Ostatni raz w Polsce Grzegorz był widziany w 2017 roku, kiedy pokonywał Piotra Wawrzyniaka na gali Spartan Fight 7. Wcześniej pokonał Sylwestra Borysa, a miał okazję zmierzenia się z mistrzem PLMMA w wadze półśredniej, Robertem Bryczkiem. Myślę, że nadal będziemy oglądać tego zawodnika poza granicami naszego kraju, choć ja zobaczyłbym Grzegorza na przykład na gali FEN z Marcinem Naruszczką, czy to na gali Babylon MMA w starciu z Adrianem Błyszyńskim. Myślę, że te zestawienia gwarantowałyby nam bardzo twardą i zaciętą walkę. 13 miejsce to były zawodnik federacji FEN, a obecny zawodnik federacji ACA, Bartosz Leśko, promujący się rekordem 9 wygranych, 1 porażki i 2 remisów. Swego czasu Leśko, przed jak burza, prezentował piękne poddania i wydawało się, że będzie kolejnym pretendentem. I ja byłbym bardzo ciekawy tego, jak Bartek zaprezentowałby się na tle Andrzeja Grzybyka. Byłoby to bardzo ciekawe starcie. Natomiast Marcin Naruszczka okazał się strasznie niewygodnym rywalem dla Leśki. Zablokował jego pasę zwycięstw i zafundował mu pierwszą porażkę. A kiedy Bartosz odbudował się serią 2 zwycięstw z Kevinem Wiwatowskim oraz Tomkiem Kondraciukiem i ponownie rozpędził się w kierunku pasa, no to też ponownie Marcin tutaj Bartka zablokował. Oczywiście walka zakończyła się remisem, ale ani jeden, ani drugi zawodnik o pas nie powalczył. Nie tak dawno Bartek rozstał się z federacją FEN i przeszedł do federacji ACA. Troszeczkę szkoda, bo jednak Leśko stoczył ładnych parę walk dla FEN-u, więc powoli stawał się takim znaczącym graczem, ale czasami takie rozstanie jest potrzebne. Leśko spróbuje swoich sił w bardzo mocno stojącej federacji, jaką jest ACA, a FEN będzie mógł zainwestować w nowych zawodników, jak choćby Piotr Wawrzyniak. Myślę, że będzie fajnie zobaczyć tutaj Bartosza Leśki na tle zawodników ACA. Na pewno też nam to wiele powie i będzie to taki duży test dla samego zawodnika, choć myślę, że Leśko wcale nie jest tutaj na straconej pozycji. Myślę, że kilka mocnych walk na pewno będzie w stanie w tej organizacji wygrać, a być może jeszcze kiedyś drogi Bartosza i FEN-u się skrzyżują. Marcin Wójcik też opuścił FEN, powalczył dla KSW, bardziej się rozwinął, zebrał parę cennych skalpów i wrócił do FEN-u jako ciekawszy i mocniejszy zawodnik, tak więc różnie to bywa. 12 miejsce to weteran Marcin Naruszczka, były mistrz PLMMA oraz były mistrz Respect FC, były pretendent do tytułu mistrza federacji FEN i były zawodnik KSW, promujący się rekordem 19 wygranych, 9 przegranych i 2 remisów. Marcin
stoczył wiele mocnych, twardych walk i nie tylko jego wygrane są bardzo ciekawymi pojedynkami, ale przede wszystkim trzeba tutaj Marcina zawsze chwalić za jego porażki, bo jest to zawodnik, który walczy do samego końca. Marcin może walkę przegrywać, ale do końca będzie walczył o zwycięstwo, więc ogląda się jego walki z wielkim zainteresowaniem i myślę, że jeśli przegrywać, to właśnie w takim stylu, jak robi to Marcin Naruszczka. Marcin jest jedynym pogromcą Abu Azajtara, obecnego zawodnika UFC, a przypomnę, że Azajtar pokonał Krzysztofa Kułaka i Martina Zawadę. Bardzo żałuję, że tutaj Fenn był zmuszony odwołać galę z numerkiem 28, bo bardzo byłem ciekaw walki z Piotrem Wawrzyniakiem, mogłaby być to kolejna wojna, ale mam nadzieję, że prędzej czy później Federacja Fenn jeszcze powróci do tego pomysłu i taką walkę zorganizują, bo myślę, że wygrany tego pojedynku bardzo zbliżyłby się do walki o pas. 11 miejsce to nieustraszony Damian Janikowski, który promuje się rekordem 4 wygranych, 3 przegranych. Mówię nieustraszony, bo Damian od samego początku walczył z mocnymi rywalami. Jeśli spojrzymy na innych zawodników, to każdy z nich rozkręcał się bardzo powoli, brał walki z zawodnikami z ujemnymi rekordami. Pompowali sobie też te rekordy, zbierali doświadczenie, a Damian od razu zaczynał od mocnych walk. Pierwszy był Gerardo Gallegos, który miał stoczone 14 zawodowych walk. Kolejny był Antek Chmielewski z ilością stoczonych 48 walk. Następnie był Janik Bahati, mistrz federacji EFC oraz Bammy. To nie byli łatwi rywale, a Damian ich pokonywał i to przed czasem w ładnym stylu. Następnie nie tylko miał możliwość walki z Michałem Materlą, o czym wielu zawodników marzy, ale też realnie na taką walkę zapracował i kiedy taka propozycja się pojawiła, to nie wymigiwał się od niej, nie mówił, żeby dać mu trochę czasu na zbudowanie jakiegoś doświadczenia, tylko bez żadnego zastanowienia podjął się takiego wyzwania. Damian miał papiery na pokonanie Michała, natomiast walka z Materlą była pierwszą walką, która musiała na Damianie zrobić ogromne wrażenie, bo w samym pojedynku po prostu zapomniał, jak się walczy. W swoim debiucie w walce z Chmielewskim czy Bahatim wyglądał jak doświadczony zawodnik, a w walce z Michałem po prostu o tym wszystkim zapomniał. Robił latające kolana bez kolana i przegrał, tak? Wstydu nie ma, choć można żałować, że tutaj Damian nie pokazał się lepiej, bo już tutaj nie chodzi o samo zwycięstwo nad Michałem, ale przede wszystkim można było się pokazać dużo lepiej. Walka z Iliczem była dobra, myślę, że tutaj to zwycięstwo Ilicza z Janikowskim nie było zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, ale dobrze w tej walce się Damian pokazał, a to jest najważniejsze. Później była ta walka z Tonym Gilesem, która odbudowała Damiana po tych dwóch porażkach i liczyłem tutaj na jakąś solidną walkę w wadze średniej, natomiast KSW zorganizowało super fight z Koeckim. Walka oczywiście budziła duże zainteresowanie, ale jednak była trochę szalona jak każdy super fight, gdzie zazwyczaj większy, cięższy wygrywa. Ja myślę, że Damian mógł pokonać Szymona. Niepotrzebnie pchał się w te obalenia, które kosztowały go bardzo dużo siły, a też przynosiły marny efekt. Natomiast ciosy robiły wrażenie na Szymonie i gdyby na nich się skupił, to kto wie, czy tutaj Szymona by nie posadził. No ale jednak bardzo szybko się tymi obaleniami wypompował i walkę przegrał. Po tych kilku walkach możemy stwierdzić, że Damian nie ma za twardej szczęki, jest problem z kondycją, ale jest zawodnikiem, którego ja szanuję za podejmowanie się trudnych walk i niekalkulowaniu w nich. Damian ma duży potencjał, jest to zawodnik, który też dopiero się rozkręca, więc myślę, że te ciekawe i mocne walki dopiero przed nim i ja mam nadzieję, że nadal będzie tak efektownie walczącym zawodnikiem. 10 miejsce to Adrian Błyszyński, promujący się rekordem 9 wygranych, 3 przegranych i 1 remisu. Adrian to były zawodnik Federacji Fenn, a obecny pretendent do tytułu mistrza Federacji Babylon MMA. Błyszyński już miał okazję stoczenia walki o pas Babylonu. Niestety jego walka z Pawłem Pawlakiem zakończyła się remisem i pas nie znalazł właściciela. Natomiast Federacja Babylon będzie dążyła do tego, aby tych panów ze sobą skonfrontować jeszcze raz. Adrian przed walką z Pawlakiem był bardzo niedocenianym zawodnikiem i tutaj wróżono mu szybką porażkę. Oczywiście początek walki z Pawlakiem nie wyglądał najlepiej, ale myślę, że sam Paweł tutaj zaskoczył się, że Adriana tak ciężko złamać. Przekonał się o tym Michał Pietrzak, który też robił co mógł, aby walkę zakończyć przed czasem, a jednak jego walka dotrwała do decyzji.
Błaszyński ma ogromne serce do walki, tego wielu zawodnikom brakuje, ale też jest to atut, dzięki któremu może postawić się wielu dobrym zawodnikom. Myślę, że w rewanżu z Pawlakiem również będzie to miało ogromne znaczenie. Ja tutaj bardzo lubię oglądać walki Adriana Błaszyńskiego, w jego pojedynkach nie ma taktyki, nie ma tutaj kalkulacji, jest ciągła bitka i dzięki temu w jego pojedynkach możemy oglądać piękne, efektowne nokauty. Dziewiąte miejsce to Paweł Pawlak, promujący się rekordem 15 wygranych, 4 przegranych i 1 remisu. Pawlak to były zawodnik UFC, były zawodnik Federacji FEN oraz obecny zawodnik i pretendent do tytułu mistrza Federacji Babylon MMA. Paweł głównie jest kojarzony z wagą półśrednią, bo w niej głównie walczył, ale teraz, jak się nie mylę, swoje 2 ostatnie pojedynki stoczył w wadze średniej i postanowił, że w tej wadze już zostanie. Swoją przedostatnią walkę na gali ACA wygrał z mocnym rosyjskim zawodnikiem i prawdopodobnie właśnie ta walka spowodowała, że zdecydował się w wadze średniej zostać. Na pewno jego osoba może wprowadzić małe przemeblowanie w rankingu wagi średniej, ale dopóki nie rozstrzygnie się ta zawieszona walka pomiędzy Błaszczyńskim a Pawlakiem, to na razie Pawlak jest taką dużą niewiadomą, ale na pewno jest cennym wzmocnieniem. Ósme miejsce to Michał Pietrzak, 8 wygranych, 4 przegrane. Michał to były zawodnik organizacji Babylon MMA, dla której stoczył 3 walki, z czego 3 wygrał i mógł powalczyć o pas tej organizacji. Natomiast dostał ofertę, można powiedzieć, nie do odrzucenia, bo walkę z mistrzem KSW Roberto Soldiczem. I z tych wszystkich polskich zawodników pokazał się najlepiej i to w dodatku bez żadnego przygotowania. Tak do końca nie wiadomo, czy Michał jest tylko zawodnikiem KSW, czy może jest też zawodnikiem Federacji Babylon MMA i będzie te starty mieszał pomiędzy tymi federacjami. Tak robi właśnie Cezary Kęsik, więc dla Michała też byłaby to dobra opcja, aby po prostu walczyć częściej, ale póki co no, od gali KSW 50 nie był widziany w akcji i na razie też nie zanosi się na jego powrót. Pewnie kiedy będzie można już organizować choćby takie małe studyjne gale, to KSW powróci do tych walk, które nie odbyły się na gali KSW 53, więc na Michała pewnie będziemy musieli poczekać troszeczkę dłużej. Pietrzak w MMA walczy już sporo czasu, prezentuje naprawdę solidny poziom, jest twardym, mocnym zawodnikiem, ale nie potrafi się przebić do tego topu. Zawsze przytrafiała mu się taka walka, która go przyblokowała. Być może Michał jest takim zawodnikiem, który będzie toczył mocne walki, ale będzie je przegrywał, jak z Grzebykiem, Duszą czy Soldiczem, ale myślę, że Pietrzak ma tutaj papiery na to, aby zamieszać i to nie tylko w wadze średniej, ale też w wadze półśredniej, więc być może jest to tylko kwestia czasu. Siódme miejsce to Oskar Imadło Piechota, były zawodnik Federacji MMA Attack, były mistrz organizacji Cage Warriors oraz aktualny zawodnik UFC, promujący się rekordem 11 zwycięstw, 3 porażek i 1 remisu. Oskar od zawsze, od samego początku swojej kariery był zawodnikiem z wielkim potencjałem, po prostu dużym talentem. Już w swojej 3 walce podczas gali MMA Attack pokazał wszystkim kibicom, że jest to tylko kwestia czasu zanim dołączy do UFC. Początek miał naprawdę bardzo dobry, teraz niestety dopisał do rekordu 3 porażki. Czasami tak bywa, że ta pierwsza porażka, która przerywa pasę zwycięstw, kasuje 0 z rekordu, też wpływa na zawodnika. Być może gdyby Oskar nie przegrał tej pierwszej walki, to te 2 ostatnie by wygrał. Bardziej tutaj zwaliłbym winę na kwestię psychiczną niż poziom sportowy, choć przegrywał też z bardzo mocnymi zawodnikami i tutaj też trzeba o tym pamiętać, ale ja myślę, że Oskar mógłby z tymi zawodnikami wygrać, nie tylko w parterze, gdzie Oskar czuje się bardzo dobrze, ale też w stójce, bo Oskar ma też czym przyłożyć. Ale już zostawiając temat UFC, bo jest to federacja, która nie tylko weryfikuje umiejętności, ale też psychikę, znamy wielu zawodników, którzy po prostu nie udźwignęli ciężaru walk, przede wszystkim psychicznie, i dopiero za drugim podejściem, kiedy wypadli z UFC i wrócili, byli w stanie się odnaleźć, albo też w innych równie mocnych federacjach jak Bellator czy PFL, więc nie tylko umiejętności odgrywają dużą rolę, ale też przede wszystkim psychika. Oskar, zanim dostał się do UFC, stoczył mocną walkę z Haratykiem, która zakończyła się remisem, pokonał Matias Kiavolina, który pokonał byłego zawodnika KSW i mistrza też tej organizacji, Gorana Relicza, pokonał Nikosa Sokolisa,
który wygrał z Antkiem Chmielewskim, pokonał również Jasona Radcliffe'a, który powalczył na gali KSW 50 z Chmielewskim. Nazwiska nazwiskami, ale najciekawsze tutaj zawsze było to, że Oskar był finisherem. Na 11 wygranych walk 10 zwyciężył przed czasem, 5 przez poddania, 5 przez nokauty. I straszył w oktagonie, wiele polskich federacji było nim zainteresowane, ale Oskar postanowił, że sprawdzi się w UFC i za to trzeba go szanować, bo miał na to papiery i nadal ma. Czy w tym UFC się utrzyma, czy nie, to zawsze będzie tak samo mocnym zawodnikiem i myślę, że jeszcze nie raz będziemy się cieszyć z jego pięknych zwycięstw. Miejsce szóste to niepokonany Cezary Kęsik, który aktualnie znajduje się na fali 12 zwycięstw z rzędu i jest jednym z nielicznych, jak nie jedynym zawodnikiem KSW, który może walczyć na polskich galach, mimo że jest zawodnikiem KSW, a zazwyczaj to wiązało się jednak z tym, że KSW blokowało zawodników na Polskę i pozwalało im walczyć tylko poza granicami naszego kraju. A Cezary Kęsik ma możliwość występowania na galach KSW, ale również na galach TFL, gdzie jest aktualnym mistrzem, ale też póki co jest jedynym polskim zawodnikiem, który mógłby powalczyć o pas KSW. Być może Cezary nie będzie chciał walczyć o pas tej organizacji, bo pewnie gdyby zdobył pas KSW, to nie mógłby walczyć na galach TFL, bo wiązałoby się to z możliwością porażki, chociaż nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, bo superfighty również sprawiają, że mistrzowie KSW doznają porażek. Borys, Mamet, Tomek Narkun, wszyscy przegrali, dwóch z nich później broniło pasa, Mamet zdecydował się pas zwakować, więc gdyby Kęsik przegrał na gali TFL, to też większej różnicy by nie było. No ale jednak w KSW był taki przypadek, że Aslambek Saidow, będąc mistrzem KSW, przegrał poza federacją, więc teraz KSW stara się, aby mistrzowie walczyli tylko dla KSW, chociaż no sami przez te superfighty fundują swoim mistrzom porażki, które no nie powodują utraty pasa, więc nie widziałbym tutaj podstawy, aby Kęsikowi uniemożliwiać obrony pasa TFL, będąc nawet mistrzem KSW. Ale wiadomo jak jest. Cezary Kęsik również jest zawodnikiem, który swoje walki kończy bardzo szybko, w efektownym stylu i ja bardzo byłbym tutaj ciekaw jego konfrontacji ze Scottem Askamem. Piąte miejsce to Rafał Haratyk, promujący się rekordem 12 wygranych, 3 przegranych i 2 remisów. Rafał to były zawodnik afrykańskiej federacji EFC, były zawodnik Fenu oraz Babilonu, a aktualny zawodnik federacji ACA. Rafał otrzymał też ofertę od KSW, z której nie skorzystał. Tutaj Rafał jest też zawodnikiem, który w ostatnim czasie bardzo fajnie się rozpędził za sprawą federacji Babylon MMA, gdzie był też bardzo bliski walki o pas, gdzie też miał okazję pokonania Łukasza Bieńkowskiego, Macieja Różańskiego oraz też miał okazję zrewanżowania się Marcinowi Naruszce za porażkę z gali FEN 11. Haratyk aktualnie byłby w stanie zostać mistrzem każdej polskiej organizacji, dlatego spróbowanie swoich sił w federacji ACA jest bardzo dobrym rozwiązaniem i jego konfrontacja z Piotrem Strusem nie tylko byłaby bardzo elektryzującą walką dla kibiców, ale też dużo powiedziałaby nam o aktualnej formie Rafała, a walka ze Strusem po prostu zawsze jest dużym wyzwaniem, o czym przekonało się bardzo wielu zawodników. Czwarte miejsce, Piotr Strus, 15 wygranych, 5 przegranych, 2 remisy i jedna walka uznana za no contest. Strus to były zawodnik federacji KSW, a aktualny zawodnik federacji ACA i pretendent do walki o pas. Piotr Strus oczywiście został zbudowany przez federację KSW, która przedstawiła Strusa szerszej publiczności. Walki Piotra na KSW nie porywały. Oczywiście tutaj trzeba Strusowi oddać to, że czy Azaitar, czy Jay Silva mieli z nim duże problemy, a jak wiemy Azaitar poradził sobie z Kułakiem, a Jay Silva z Matellą, więc te walki pokazały, że Piotr jest cholernie niewygodnym rywalem i tutaj no brakowało u Piotra takiej decyzji, tak? I która później też powodowała, że te walki były po prostu bliskie, choć Piotr mógł je wyprowadzić dużo lepiej, tylko zawsze brakowało tutaj takiej decyzji, mocniejszego ciosu, zaznaczenia po prostu rundy. Czasami też to się objawiało w tych aktualnych walkach Strusa,
ale jest to też zupełnie inny zawodnik niż tego, którego pamiętamy z KSW. Bardzo się rozwinął i nie tylko ta przerwa, ale też przejście do ACA zmieniło go jako zawodnika i też te walki wyglądają w jego wykonaniu dużo lepiej. Jest w stanie kończyć rywali przed czasem, czego brakowało wcześniej na walkach w KSW. Mnie u Piotra brakuje takiej agresji w tych pojedynkach, mocniejszych ciosów, zdecydowanych kopnięć, bo ja myślę, że Struz w tych walkach wykorzystuje może 60% swojego potencjału i on ma papiery na bycie mistrzem ACA, tylko niestety sam będzie się w tych pojedynkach blokował i być może mistrzem nie zostanie, ale myślę, że najlepszym zawodnikom ACA będzie sprawiał ogromne problemy. Trzecie miejsce to Michał Materla, 27 wygranych, 7 przegranych. Michała Materli za bardzo przedstawiać nie trzeba, bo wszyscy bardzo dobrze go znamy. Michał od lat cieszy nas swoimi walkami, które zazwyczaj zostają przez nas zapamiętane. Jest urodzonym wojownikiem i mimo że czasami walkę może wygrać znacznie szybciej, nie odnosząc obrażeń, to zawsze te walki są pamiętnymi bojami. Michał jak każdy zawodnik ma swoje mocne i słabsze strony. W jego pojedynkach możemy znaleźć dużo pecha, jak choćby w tej drugiej walce z Silvą, z Mamedem, czy pierwszej walce ze Scottem, gdzie dało się Michała trafić. Można też w jego pojedynkach znaleźć takiego gladiatora, który chce toczyć mocne, krwawe walki, gdzie balansuje na krawędzi zwycięstwa i porażki, ale można też w nim znaleźć zawodnika idealnego, jak choćby w starciu z Palharesem, Paulo Thiago czy Damianem Janikowskim. I to jest w Michale najpiękniejsze, że nigdy nie wiemy, jak jego walka może się potoczyć. Ja myślę, że gdyby doszło do trzeciej walki ze Scottem, to Michał by ją wygrał. W tej pierwszej walce zobaczyliśmy dużego pecha. W tej drugiej walce Michał dał piękną wojnę, a myślę, że w trzecim pojedynku zobaczylibyśmy zawodnika idealnego, który po zdobyciu tego doświadczenia z tych dwóch poprzednich walk wyciągnąłby wnioski i po prostu ten bój by zwyciężył. Ale aby doszło do takiego pojedynku, no to Michał musiałby się teraz odbudować. Mamed też jest zawodnikiem, który mógłby Scotta pokonać. Widzieliśmy to w walce z Sakurajem, że Japończyk nie leżał Mamedowi, ale Mamed tutaj dał sobie chwilkę przerwy, wyciągnął wnioski i dążył do rewanżu z Japończykiem, który wygrał w pięknym stylu, więc myślę, że ta zawziętość, ten charakter doprowadzi Mameda do drugiej walki ze Scottem, tylko pytanie, czy Khalidov tutaj będzie jeszcze w stanie wyzwolić w sobie ten ogień, który gdzieś powoli już też tam w nim przygasa. Tylko że tak na dzień dzisiejszy jednak Michał Materla miał więcej do powiedzenia w drugiej walce z Askamem niż Mamed. Oczywiście Scott zaskoczył Khalidova, bo myślę, że każdy spodziewał się tutaj walki w stójce, a Anglik unikał tej walki i może tym zaskoczył Mameda, być może tylko raz i rewanż wyglądałby zupełnie inaczej, ale póki co Anglik króluje. Może w ostatniej walce nie zachwycił, ale na koniec dnia jednak pokonał Michała i Mameda, więc trzeba mu tego pogratulować. Drugie miejsce to Mamed Khalidov, 34 wygrane, 7 przegranych i 2 remisy. Dodałem tutaj Mameda, gdyż od lat reprezentuje Polskę, mimo że urodził się w Czeczenii, to jednak zawsze walczył pod polską flagą, więc wypadałoby go tutaj umieścić. To samo zrobiłem w sumie w wadze półciężkiej, mimo że Martin Zawada reprezentował głównie flagę niemiecką, to jednak kiedy wychodził do walk na KSW, mogliśmy zauważyć przy nim szalik z napisem Polska i co najważniejsze, urodził się w Polsce. Jeszcze 2 lata temu nie pomyślałbym, że Mamed będzie niżej niż na pierwszym miejscu, natomiast wpływ na to miała przede wszystkim porażka ze Scottem, ale też te 2 porażki z Tomkiem Narkunem, które od samego początku Mamedowi nie były potrzebne. W pierwszej walce z Tomkiem Mamed pokazał się bardzo fajnie, mimo różnicy w kilogramach, natomiast no jeśli Filip de Vries miał problem w wadze ciężkiej z żyrafą, no to jeszcze większy problem miał Mamed, który jak na średnią nie jest dużym zawodnikiem, bo za wielu kilogramów nie zbija, w przeciwieństwie na przykład do Michała Materli. Więc walka z Tomkiem Narkunem nie tylko była dużym wyzwaniem pod względem sportowym, ale też jednak tutaj Mamed musiał się zmierzyć z jego dużym gabarytem. Myślę, że każdy fan zgodzi się z tym, że Khalidov mógł podbić UFC i zamieszać tam konkretnie. Mówi o tym przede wszystkim zwycięstwa z doświadczonymi zawodnikami, ale też styl, w jakim ich Mamed pokonywał.
Natomiast Mamed wybrał KSW i tutaj na szczęście dla nas, bo mogliśmy oglądać wiele bardzo mocnych, twardych walk w KSW. Doszło nawet do starcia z Michałem Materlą, które przecież było bardzo ciekawym starciem dla nas wszystkich. Mamed tutaj ten pojedynek bardzo szybko wygrał, ale uraz, którego Mamed doznał przed KSW 29, tak dokładnie w przygotowaniach, zmienił go jako zawodnika i dziś walczy troszeczkę inaczej. Na pewno wpływ też ma na to jego wiek, bo tutaj młodszy się nie robi. Ale MMA idzie też do przodu i też nie wiemy, jakby się Mamed pokazał na przykład na tle Kensika czy Drikusa Duplessisa. Po tych dwóch trudnych walkach z Narkunem podjął się walki z mistrzem KSW, który nie tylko jest bardzo niewygodnym rywalem, bardzo wysokim, mocno bijącym, z fajnym zasięgiem, do tego też trenującym w najlepszym amerykańskim klubie i też dużo młodszym, tak? Więc tutaj Mamed wziął naprawdę bardzo mocną walkę, tym bardziej po rocznej przerwie, co też powoduje, że był troszeczkę zardzewiały. Oczywiście tutaj Askam ograł Mameda i ta walka nie porwała, a wręcz rozczarowała, bo wszyscy tutaj spodziewaliśmy się bardzo mocnej walki w stójce. Jeśli ktoś poszedłby do parteru, to bardziej tutaj wszyscy stawiali na Mameda, ale też Mamed zawsze bardzo dobrze radził sobie z pleców i tutaj już tego nie zaobserwowaliśmy, dlatego że Askam też był świetnie przygotowany, tak? I Mamed nie mógł tutaj czegoś wyczarować. Myślę, że brakowało też Mamedowi po prostu zwycięstwa, tak? Zwycięstwa budują zawodnika, a tutaj jednak Mamed był podłamany tymi dwoma porażkami i walcząc też z Askamem, no było to widać, tak? Że jednak nie był pewny tych swoich technik i myślę, że najciekawszym teraz rozwiązaniem do Mameda byłoby skonfrontowanie go z równie mocnym nazwiskiem, doświadczonym. Ja bym tutaj najchętniej zobaczył Mameda na przykład z Hectorem Lombardem. KSW kiedyś chciał doprowadzić do takiej walki, kiedy Hector był jeszcze mistrzem Bellatora. Aktualnie Hector chyba trenuje albo trenował z braćmi Zawada i Roberto Soldiczem w UFD Gymie, więc byłaby to ciekawa walka nie tylko dla kibiców, dla federacji, ale też dla Mameda. Na pewno taka walka pozwoliłaby też Mamedowi się rozkręcić, bo w tych czterech ostatnich walkach aż czterokrotnie podejmował się walki z mistrzami KSW. I byłoby dobrze, aby Mamed teraz wygrał coś, bo jest solidną firmą, ale też te zwycięstwa są tutaj potrzebne, tym bardziej jeśli celuje w rewanż z Askamem. No i numer 1. Krzysztof Jotko. 21 wygranych walk, 4 przegrane. Krzysztof to były zawodnik federacji MMA, tak? A obecny zawodnik UFC. Dla UFC Krzysztof stoczył 12 walk, z czego 8 pojedynków wygrał, w tym jeden przed czasem i 4 walki przegrał. Krzysztof zawędrował na pierwsze miejsce przede wszystkim dlatego, że Mamed spadł w rankingu wagi średniej, a jednak Mamed zawsze znajdował się w tym top 10 najlepszych zawodników wagi średniej, mimo że nigdy nie był zawodnikiem UFC. No i jego spadek spowodował, że Krzysiek w tym rankingu podskoczył, ale przede wszystkim Jotko jest jedynym zawodnikiem, który pokonał Scotta Askama, czego Mamedowi oraz Michałowi Materli nie udało się dokonać. Krzysiek w UFC wygrywał, był czas, kiedy nawet miał serię 5 zwycięstw z rzędu, ale jego głównym problemem jest to, że nie kończy walk przed czasem. Stąd troszeczkę też jest pomijany. Ale trzeba przyznać, że jest twardym zawodnikiem, przegrał decyzją z Davidem Branchem, który znokautował Thiago Santosa, który znów znokautował Jimmy'ego Manuły, Jana Błachowicza i dał mocną walkę z Jonem Jonesem. A do tego też Jotko wygrał z Askamem, który teraz jest mistrzem KSW. Więc trzeba tutaj Krzysztofa Jotko uznać za najlepszego polskiego zawodnika wagi średniej. Szkoda, że Krzysiek nie kończy walk przed czasem, ale utrzymanie się w UFC przez 7 lat jest godne pochwały. Bo znamy zawodników, którzy wlecieli do UFC, zrobili małe zamieszanie, świat o nich usłyszał i później wylecieli, tak? A jednak Jotko, no może nie jest najgłośniejszym zawodnikiem UFC, ale się utrzymuje. I myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy do tego top 15 się wdrapie, a jest już bardzo blisko. Tak prezentuje się ranking wagi średniej. Jestem ciekaw, co o nim myślicie, czy się z nim zgadzacie, czy może macie inne zdanie. Jestem bardzo ciekaw. Komentarze do waszej dyspozycji, a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel, trzymajcie się.
Thank you.